Siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie w 11 odcinku kariery menadżera FIFA 16 Wisły Kraków. Proszę państwa, dawno nie było odcinka z kariery menadżera FIFA 16, dlatego że przerwa od ligi, od ekstraklasy, bo wiadomo, grała reprezentacja Polski, Liga Narodów, UEFA. Więc na razie było chwilę przerwy, ale jesteśmy po reprezentacji Polski. No i zaczynamy. I kontynuujemy mecze w Ekstraklasie. A w tym odcinku będziemy grali z Termaliką Mieciecza i z Jagiellonią Białystok. Jak się wam oczywiście filmik spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie śmiało. Będę bardzo wdzięczny. A ten mecz oczywiście będzie komentował Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Kłaniamy się państwu i zapraszamy na mecz T-Mobile Ekstraklasy. A zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, ciekawe i emocjonujące spotkanie w najlepszym krajowym wydaniu. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąb, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odbiór. Arbiter rozpoczyna mecz. Różnicz. Paweł Brożek. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Babiarz. Ziajka. Już blisko pola karnego. Paweł Brożek. Nie ma gola, słupek! Polski! Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Cywka. Szaleńczy atakuje obrońca. Strata piłki. Wolski. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Świetnie piąstkuje. Ładnie wychwycił. Faul, gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Małecki.
Cywka. Pięknie dograł. Dobra okazja. Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Ależ znakomicie to wyłapał. I głową skierował piłkę do partnera. Ma szansę dograć w pole karne. Nie wyszła mu ta centra. Skuteczna interwencja obrony. Out. Piłka dla Wisły. Cywka. No, strzela! Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Faul. Jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Rafał Wolski. Ziajka. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. W pierwszej połowie nie zagrał chyba tak, jakby tego chciał, prawda? Bez rewelacji. Remis to nie jest jego zasługa. Niczego nie strzelił. Był raz, co prawda, blisko, ale piłka tylko odbiła się od bramki, zamiast wpaść do środka. Do przerwy remisujemy 0-0. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie części spotkania. Widzimy się po meczu tego spotkania. Ten gracz ma na swoim koncie już jedną żółtą kartkę. Słuszna decyzja trenera i zmienia go. Nie ryzykuje. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. No, już blisko pole karne. Strzela! Mogli prowadzić, ale spudłował. Bobaniowicz. Donald Guerrier. Uderza! Świetnie interweniuje. Bramkarz gra dziś fantastycznie. Czy utrzyma czyste konto do ostatniego gwizdka? Piłka wychodzi na aut. Rozpocznie Wisła. Patryk Małecki. Sadlo. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. Ziajka. Out. Piłka dla Wisły. Bobaniowicz. Oszukał obrońcę. Donald Guerrier. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału.
No i bramkarz nie pozwala przeciwnikowi objąć prowadzenia. Sadlo. O to chodziło! Daleko wybijają. I będzie rzut rożny. Słowa uznania dla bramkarza. Świetna interwencja przy tym rzucie rożnym. Spójrzmy, dośrodkowanie. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Rzut rożny. Brawo! Gol! No tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować. I tak bronił znakomicie. Kapitalnie wykonany korner. Przeciwnicy byli bez szans. Bramkarz bezradny. Piłka w siatce. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Ronald Guerrier. Interesująco zapowiada się ta akcja. Paweł Brożek, ależ wspaniała bramka. Kolejny atak kończy się bramką. To dowód na to, że nie tracą koncentracji pomimo prowadzenia. Spójrzmy na to z innego kąta. Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. 2-0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Dośrodkował. Kapitalne wejście obrońcy. To byłby gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Nie tylko dobrze się ustawił, ale świetnie interweniował przy tym rzucie rożnym. I przejmuje piłkę bez faulu. Ostatnie 180 sekund przed nami. Krzysztof Mączyński. Faul, gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. A szkoda, nie udało się. Wybiega na pozycję. Szkoda, że ten strzał był niecelny. Należy mu się nagroda za ambitną grę z kontuzją. W zasadzie tak, ale chyba powinien podjąć decyzję o zejściu z boiska. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków.
Wspaniale, zasłużyli na to zwycięstwo. Mają kolejne punkty na koncie. Jak dobrze jest systematycznie powiększać dorobek punktowy przez cały sezon. Zgubione po drodze punkty mogą potem drogo kosztować. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Wygrywamy to spotkanie, zdobywamy 3 punkty w tabeli Ekstraklasy. Ważne, że żeśmy wygrali ten mecz. No i jedziemy dalej. Więc dopisujemy 3 punkty z Niecieszy. Wyjeżdżamy. A zobaczymy, jak będziemy grali z Jagiellonią Białystok. Będzie na pewno ciężko, ale miejmy nadzieję, że wygramy ten mecz. A ten mecz oczywiście będzie komentował Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Ten śnieżny dzień witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Nie zazdroszczę im, Jacku, grać w taką pogodę. Tak, my siedzimy w ciepłej kabinie, tymczasem aura rzeczywiście zimowa. Cały czas pada śnieg. To nie będzie sprzyjało koronkowym akcjom. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Jagiellonii Białystok. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąb, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odbiór. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagiellonii Białystok. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. Duży wpływ na przebieg meczu będzie mieć postawa gospodarzy. Jak sądzisz, jak sobie poradzą? Słaba forma, kiepskie wyniki, nie zazdroszczę trenerowi tej posady. Zresztą nie wiem, czy ją długo utrzymam. Sędzią głównym tego meczu jest Ireneusz Iglikowski. Jak widzimy, Jagiellonia rozpoczęła mecz. Rafał Grzyb. Cywka. Pomija pilnującego go obrońcę. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Dośrodkowanie. No, stanął na wysokości zadania. Rafał Grzyb. Mamy centrę. Out. Piłka dla Wisły. Boban Jowicz. Cywka. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Krzelczak. A jaka bramka.
Nic nie ujmując, strzelcowi na pewno pomogły mu warunki, w jakich rozgrywane jest to spotkanie. Przez ten padający śnieg bramkarz na pewno niewiele widział. Czternasta minuta i pierwszy gol w tym meczu. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Boban Jowicz próbował ślizgiem, a raczej ślizgiem na śniegu. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jest okazja! I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Boban Jowicz. Wasiliew. Rafał Grzyb. Burlika. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Zdecydował się na strzał i piłka przechodzi obok bramki. Boban Jowicz. No, będzie gol. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Kuzmicz, piłka w rękach bramkarza. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Łukasz Burlika. Rafał Wolski. Ciekawe, bramkarz postanowił włączyć się do gry. Uhu. Jonathan Strauss. Tarasow. Nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia. Grzyb. Wasiliew. Posyła w pole karne. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Rafał Grzyb. Grzelczak. Nieudana próba. Zdecydował się dośrodkować. Dobrze piąstkuje daleko do przodu. Cywka. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Proszę Państwa, do przerwy niestety przegrywamy 1-0 u siebie. Miejmy nadzieję, że nam się uda strzelić jakąś bramkę, wyrównać. No i jak chcemy wygrać ten mecz, to trzeba wygrać 2 bramkami. Widzimy się po meczu. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. No i rozpoczęła Wisła Kraków drugą połowę spotkania. Miejmy nadzieję, że to będzie równie ekscytujące 45 minut. Co zrobi sędzia? Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie.
Janczyński. Rafał Wolski. Wciąż bronią się piłkarze Jagiellonii. Będzie rzut rożny dla rywali. Uderzenie w stronę bramki. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Boban Jowicz. Rafał Wolski. Paweł Grożek. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Wasiliew. Mają teraz okazję. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Sadlok. No i zgranie w pole karne. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Żelczak. Jest szansa na groźną akcję. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Ronald Guerrier. Out. Piłka dla Wisły. Uwaga, zacentrował w pole karne. Dobrze, do przodu. Wolski. Boban Jowicz. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Jonathan Strauss. Znakomita wymiana. Strzela! Nie ma gola. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Dośrodkowanie. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Ale znakomicie! Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Wasiliew! Nie wyobrażam sobie, co teraz dzieje się w głowie tego gracza. Było tak blisko. Ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Może po prostu jej nie udźwignął. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Odzyskali piłkę w środku pola. Głowacki. Rafał Wolski. Czernik. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Pomimo przegranej, zespół zagrał niezłe spotkanie. Co sądzisz? Zgadzam się z tobą. Jeśli będą grali tak w kolejnym spotkaniu, to mają wszelkie dane ku temu, żeby wygrać. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić.
Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Proszę Państwa, niestety przegrywamy z Jagiellonią Białystok 1-0. No i niestety no u siebie no nie zdobywamy 3 punktów. Szkoda, ale nic, to się nie poradzi. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. I cześć.